ETH in particular is literally just recreating the fiat system on the blockchain. Like, they're not doing anything new, no innovation there. It's becoming very obvious to me that they are captured, whether ETH and shitcoiners understand this or not. Like, we've brought the receipts on this show over and over and over again, the connection between the ETH Foundation and the World Economic Forum. And then furthermore, you know, like you've been showing today, you know, Jeff Bezos being the biggest node runner on Ethereum. It's like, it's all centralized. And now these shitcoiners are realizing that this is why we fight so much to make sure that we can run and use our own nodes. Like, I think this is further proof that Bitcoin maximalists or the toxic maxis out there are right once again. And this is why we do what we do, because I am not here to do decentralization theater. Like, I'm here for the truth. And the truth is Bitcoin is the only one that is decentralized out here. There is Bitcoin and there is shitcoin. And this is just further proof that shitcoins are just cover for Bitcoin. I witam tam gorąco w kolejnym programie. Dzień dobry krypto, Bitcoin Phoenix, wiadomości na czwartek, dokładnie 6 października. Sprawdźmy sobie, jak sobie poradził S&P, bardziej Nasdaq pierw, ćwiartka procenta w dół, do tego mamy S&P 500, no niecałe 0,2%, no i dolar, co robił ostatnio, w ostatnim dniu. Poszedł w górę o 1%, czyli jeżeli miałbym strzelać w ciemno, wydawałoby mi się, że bez tych tutaj danych na stablecoinach i powiększeniu ich, za chwilę do nich przejdziemy, raczej będzie podobnie na rynku krypto. Czy było? Tak, z 20 200, 300 dolarów zeszliśmy na 20, 58, także nie ma jeszcze złego tutaj bardzo wyniku, bo mamy nadal powyżej 20 tysięcy, ale widzimy, że cena nadal mocno skorelowana z tym, co się dzieje. Jeżeli chodzi o Tether, mieliśmy mały dodruk, co zauważył oczywiście DESO, 120 milionów, ale może to jest spowodowane tym, że ta kwartalna atestacja BTC, która ma nadejść i trzyma tego BTC w granicach 19 tysięcy. W międzyczasie USDC znowuż spadł o 470 milionów kapitalizacji. To mamy tutaj potwierdzone w ostatnim dniu. Jest też informacja o tym, dlaczego mogło tyle wypłynąć. Circle, który usunął 9 miliardów USDC z market capu. Za chwilę do tego przejdziemy. Potem mamy Binance USD, market cap, tutaj nic się nie dzieje od ostatniego tego druku, o którym mówiliśmy w poprzednim miesiącu, a tu bardzo pomalutku się pnie do góry USDT, USDD, także ten na tronie. Więc na razie nie za ciekawie, a cały globalny market stablecoinów spadł z 185 miliardów w swoim szczycie do 150. Także tutaj będziemy to obserwować, sprawdźmy ten cyrk. Podaż USDC spadła około 9 miliardów dolarów od początku lipca, a Circle, emitent USDC, spalił w tym okresie stablecoin o wartości około 9 miliardów dolarów. Jest to największy wolumen USDC zniszczony przez Circle w dowolnym okresie 90 dni, obejmuje również 1 miliard dolarów, który został usunięty w podaży stablecoina w sieci Tron w ciągu jednego dnia na początku października. Circle pali USDC, gdy użytkownik wymienia monetę na podstawową walutę, czyli schodzi, tak jak tutaj mówiliśmy o tym, do dolara. Zwykle dolary amerykańskie, które zabezpieczają stablecoin, firma robi to wysyłając wykupione tokeny na adres, w tym przypadku spalania, trwale usuwając te monety z rekordu blockchain. Ten skok w wypaleniu USDC zbiegł się w czasie z wyraźnym spadkiem rentowności oferowanej przez główne platformy DeFi pożyczkodawcom stablecoina, no i to, że NFT już tak również nie pompuje. Spadek ten spowodował, że rentowność DeFi spadła poniżej tego, co jest oferowane na tradycyjnym rynku finansowym, zwłaszcza że Rezerwa Federalna USA podniosła stopę funduszy z 2,5% do 3,25% w ostatnim miesiącu, podczas gdy podaż USDC spadła, podaż Tether wzrosła w tym samym okresie o 2 miliardy dolarów od początku lipca. Wiemy, bo obserwujemy również to, ale ostatnio przez ostatni dodruk na Tetherze mieliśmy dokładnie 10.4, a to ten ze wczoraj, ale to był bardzo mały dodruk. Zobaczmy, ile to mieliśmy. 67 na 68, 150, tak jak tutaj zauważyliśmy, ale te mocne dodruki, które ostatnio tutaj były, to gdzieś w granicach września. Mieliśmy 67, doszliśmy do praktycznie 68 i jeszcze chwilę wcześniej, 3 miesiące, zobaczmy, tutaj mieliśmy od 28 lipca. 65 do 68. 65 ile? 80, tak, ponad 2 miliardy dolarów mieliśmy w tym samym czasie do druku na Tetherze. Popularny analityk kryptograficzny Kret twierdzi, że cena Bitcoina mogła osiągnąć do dna na poziomie około 20 tysięcy w wyniku korekty rynkowej spowodowanej bezprecedensowymi czynnikami.
nowej analizie rynkowej na YouTube Kret mówi, że cena handlowa BTC może nie spaść niżej, ale jeśli tak się nie stanie albo stanie, mówi, że w najdłuższej perspektywie to będzie nie miało znaczenia. Myślę, że 20 tysięcy dolarów to dobra cena. Czy to koniecznie najlepsza cena? Nie. Czy to ma znaczenie, czy to najlepsza cena? Nie. Absolutnie nie. Na przykład gdybyś kupił Bitcoina w 2018 roku za 6 tysięcy dolarów i spadł do 3, prawdopodobnie czułbyś się jak kompletny idiota, kupując za 6, a teraz jest za 3. Jednak prawdopodobnie czułeś się całkiem sprytny, jak się trzymałeś i widziałeś, jak przeszedł na 69 tysięcy. Myślę, że podobną analogię można rozszerzyć do około 200 tysięcy dolarów. To rzut monetą tak naprawdę, także nie wiemy, ale myślę, że w wystarczająco długim horyzoncie czasowym, jeśli masz rację co do krypto, prawdopodobnie nie będziesz żałował zakupu 20 tysięcy. Kret wspiera swoją docelową cenę pokoleniowego dna, wskazując na czynniki, które doprowadziły do trwającej korekty rynkowej. Twierdzi również, że rynki reagują na zbieg czynników, które prawdopodobnie występują tylko raz w życiu, co stanowi okazję dla inwestorów. Także pozytywnie tutaj, tak? Widzimy, że pozytywny wydźwięk od kolegi. My będziemy sobie obserwować to, czy tu się coś pozmienia na stablach, czy będziemy mieć te wyniki makro, również praca, która ostatnio doskwiera, mówiliśmy o tym wczoraj. Dzisiaj mamy artykuł, a wiecie, że na tym kanale próbujemy być o dzień wcześniej przed newsami, więc liczba ofert pracy w USA, jak informuje nas Bing.com, tak naprawdę spada. O 6,2%, co jest największym spadkiem od kwietnia 2020 roku. To co drugi wielkości spadek w historii Ameryki, sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej odnotował jedno z najmniej wolnych miejsc pracy. Lipiec miał prawie 2 wakaty na każdego bezrobotnego. Teraz spadło do 1,7. Pracodawcy będą mieli więcej do powiedzenia, ponieważ popyt na pracę na rynkach gwałtownie spada. To są jedne z tych wyników makro. Jaki to może mieć wydźwięk na cenę Bitcoina? Wraz ze wzrostem bezrobocia gospodarka może popaść w recesję. Recesja to okres spadku aktywności gospodarczej. Detaliści wolą mieć pod ręką gotówkę, zamiast inwestować ją na rynkach. Mogą zdecydować się na unikanie wysoce niestabilnych instrumentów inwestycyjnych, takich jak Bitcoin. Historycznie spadek liczby nowych miejsc pracy był w dużej mierze skorelowany z ceną S&P 500. Z wykresu widać, że S&P 500 i liczba wakatów osiągnęły dno niemal w tym samym okresie, w latach 2003-2009, niedawnej bessy w 2020 roku. Dlatego tu nam pokazują, jak bardzo skorelowany również w ostatnich 2 latach jest S&P 500, BTC, cały rynek krypto, gdzie podczas dołku na tych informacjach o pracy również mieliśmy S&P 500, który też nurkował, i również cena BTC w tych samych okresach. Jeśli na rynkach akcji nie napłynie jeszcze więcej krwi, to samo można zaobserwować na rynkach krypto. Bitki i Bitcoina świętowały przebicie BTC przez długoterminowy opór linii trendu, ale czy coś się faktycznie zmieniło? Zastanawiałem się w tym artykule. 4 i 5 października Bitcoin wykonał kolejny krok do poziomu 20 tysięcy, podnosząc cenę powyżej długoterminowej linii trendu spadkowego, która rozciąga się do 22 kwietnia lub 15 listopada w zależności od stylu analizy technicznej. Niektórzy inwestorzy mogą czuć się nieco świętujący, gdy cena handluje poza spadkową linią trendu, ale czy jakiekolwiek istotne wskaźniki lub czynniki makro zmieniły się na tyle, aby wspierać zwyżkowy punkt widzenia na cenę Bitcoina, czyli na większą cenę? W rzeczywistości cena BTC po prostu skonsolidowała swoją drogę poprzez linię trendu, handlując w sposób boczny, czyli boczniak, którym idzie pomiędzy 18,5 tysiąca a 24,5 tysiąca przez ostatnie 114 dni. Podsumowując, inflacja pozostaje wysoka na całym świecie, oczekiwania dotyczące zysków przedsiębiorstw są korygowane w dół, a Fed wydaje się być zdecydowany w swoich obecnych planach obniżenia inflacji. Żaden z tych wydarzeń nie sprzyja poprawie nastrojów inwestorów do ryzyka, a biorąc pod uwagę korelację Bitcoina z rynkami akcji i wrażliwość na niedźwiedzie napływy wiadomości gospodarczych, wydaje się mało prawdopodobne, aby przebicie przez BTC linii trendu spadkowego było znaką zmiany trendu. Bardziej przekonującym rozwiązaniem byłoby przełamanie zakresu i seria zamknięć powyżej 25 tysięcy dolarów. W międzyczasie popularny trader Capo z krypto kontynuował istniejącą tezę dotyczącą podróży do 21 tysięcy dolarów przed bardziej stromym, bardziej trwałym zjazdem. Lokalny top nie jest jeszcze tutaj wliczony, bo widzi właśnie, że 20,5 tysiąca i 21 tysięcy, jak na tym wykresie, nadal do tego nie doszliśmy. Zostało to odparte, przynajmniej dzisiaj, tak? Pytanie, jak sobie poradzą rynki główne jutro. Więc tu spodziewa się, iż niedźwiedzie wrócą do nowych minimów 14-16 tysięcy dolarów. My będziemy sobie spokojnie to obserwować. Za to na plus jest informacja dla tych, którzy chcą inwestować na kryptopochodne akcje, które są obecne na rynkach. Tutaj Bitcoin przewyższa tradycyjne akcje krypto w 2022 roku nawet o 22%. Także nie chodzi tutaj o akcje zwykłe na S&P 500, tylko te skorelowane albo bardziej powiązane z rynkiem krypto. Cena Bitcoina spadła około 56% od początku tego roku, ale akcje związane z kryptowalutami, takie jak MicroStrategy, Riot Blockchain, Coinbase, Hut 8 Mining, spadły do 74%. Także tu widzimy, że od początku roku akcje powiązane z krypto dużo więcej spadają. Nawet Coinbase dużo więcej spada, mimo tego, że mieliśmy ostatnie wzrosty, Coinbase również zaliczył bardzo mocne spadki, jeżeli chodzi o
akcje. Dlatego tu jest tylko porównywany Bitcoin jako aktywo, które możemy kupić dzisiaj na giełdach, do akcji cenowych krypto związanych projektów, które są na giełdach, jak Riot Blockchain, Coinbase i inne. Tak? Także tu sobie to lepiej radzi w porównaniu do tego, jeżeli byście mieli wybrać tylko i wyłącznie akcje związane z krypto. Na pewno z nieciekawych informacji jest ta, która możemy przeczytać w Trust Notes Grayscale. Cena na ich funduszu BTC doszła do 11 tysięcy dolarów. W ostatni piątek było to 11400. Wiemy, że Grayscale jako, można powiedzieć, zachęta dla instytucji, którzy mogą wchodzić legalnie poprzez ten fundusz, mają zniżkę około 8 tysięcy dolarów, czyli 35%. Nigdy wcześniej nie była widoczna dla tego funduszu na taką skalę. Powodem może być to, że aktywność GBTC jest prawie martwa i trwa od września 2021, ponad rok temu. To by nam mówiło o tym, że instytucje tak naprawdę, te, które miały się zapakować, pakowały się wtedy, kiedy negowały ten rynek. Wtedy, kiedy mówiły o tym, że nie warto wchodzić, tak? 2018-19 wchodzi Circle, wchodzi USDC jako poduszka bezpieczeństwa. I widzimy, że tutaj nadal się nic nie zmienia, a ci akredytowani inwestorzy nie do końca są zainteresowani. Niemniej jednak w Stanach Zjednoczonych wciąż nie ma zbyt wielu alternatyw, ponieważ Komisja Papierów Wartościowych, w tym momencie giełda SEC, nadal odrzuca spot Bitcoin ETF. My wiemy dlaczego tak naprawdę jest to odrzucone. Jeżeli Tether pokaże audyt stablecoin i nie będzie rywalizował z USDC, no to wtedy wydaje mi się, że spot ETF byłby spokojnie tutaj zatwierdzony. Dlatego na razie trzymamy się tej teorii. Niektórzy inwestorzy instytucjonalni w USA mogą mieć niewielki wybór poza Grayscale. Czy ten spadek oznacza po prostu, że inwestorzy instytucjonalni zniknęli w zeszłym roku? Czy może byli z nami już? Tutaj właśnie zastanawia się Trust Notes. Już dużo wcześniej. Czyli anegdotycznie podkreślają, działalność inwestorów instytucjonalnych związanych z kryptowalutami jest martwa. Wydaje się, że jesienią tego roku zacznie się poprawiać, a Grayscale również próbuje działać, ustanawiając nowe Grayscale Securities, zarejestrowanego brokera, dealera w SEC i członka FINRA. Przejmują Genesis Global Trading, siostrzaną firmę Grayscale, aby stać się nowym emitentem GBDC. Zobaczymy, jak się to bardzo zmieni w terenie, ale Bitcoin na wartości 11 tysięcy dolarów może wskazywać, że niedźwiedzie zaczynają psuć różne rzeczy na tym rynku, czyli przeważają nad bykami. Crypto Potato mówi nam o Mice, Mika, ustawa podpisana, która została wprowadzona już w 2020 roku, ale to były jeszcze wtedy teorie, jak ona miałaby wyglądać i pamiętamy te słynne cytaty, blockchain może nas w pompkę pocałować i od dwóch lat wiele się zmieniło w przypadku Mika i tego, co chcą wprowadzić. I tutaj widzimy, że 5 października, czyli dosłownie wczoraj, zatwierdzili wstępnie tą Mikę, która ona wygląda tak, jak dzisiaj wygląda i powinna zostać przetłumaczona na 20 języków urzędowych w Unii Europejskiej. Nowe ustanowione ustawy przejdą wówczas okres adaptacyjny trwający 2 do 18 miesięcy. Tekst ustawy jest obecnie zapieczętowany, ale oczekuje się, że zostanie uwzględniony w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej, zanim wejdzie w życie na początku 2024 roku. Także jeszcze mamy tutaj chwilę czasu, żeby, można powiedzieć, przygotować się do tego, co proponuje Mika. Cointelegraph. Kolejna wiadomość mówi nam o przyjaznym dla kryptowalut Ray Dalio. Wycofuje się z funduszu Bridgewater o wartości 150 milionów dolarów. Czyli to jest potwierdzenie tego, że instytucjonalni inwestorzy, tak jak Ray Dalio, można powiedzieć, który był bardzo pozytywnie nastawiony do tego rynku, po 47 latach kierowania największym funduszem hedgingowym na świecie, Ray Dalio, założyciel Bridgewater Associates, zakończy zmianę kierownictwa, która rozpoczęła się w lutym. Jest już jednym z trzech współszefów dyrektorów inwestycyjnych, ale pozostanie mentorem dyrektora do spraw inwestycji i członkiem rady operacyjnej. Jak ogłoszono 4 października na korporacyjnej stronie internetowej Bridgewater, firma i Dalio spełnili niezbędne i wymagane wymogi prawne, regulacyjne i inwestorskie, aby zakończyć procedurę przejścia. Od teraz fundusze będą kierować współdyrektorzy Nirber Dia i Mark Bertolini oraz para współszefów inwestycyjnych Greg Jensen i Bob Prince. Jest to jedna z najpotężniejszych postaci na globalnym rynku finansowym. Dalio zademonstrował zdrową ewolucję swoich poglądów na krypto. W 2017 roku nazwał Bitcoin bańką ze względu na ilość spekulacji i brak transakcji. 3 lata później ponownie wyraził swój sceptycyzm, mówiąc: istnieją dwa cele pieniądza, środek wymiany i przechowanie bogactwa. A Bitcoin nie jest teraz skuteczny w żadnym z tych
przypadku. Czyli zobaczcie, ta teza o tym, że negowali dużo, dużo wcześniej Bitcoina i krypto jest tutaj wyryta, czarno na białym, bo punktem zwrotnym w opinii superinwestora na temat kryptowalut jest wątek na Twitterze z 12 listopada 2020, gdzie powtarzając swoje wcześniejsze obawy dotyczące zmienności, dalej poprosił o poprawienie, jeśli myli się w swoich sprawach. Następnie pojawiły się wyjaśnienia osób takich jak Melton Demiros, Zach Prince i Matty Greenspan. Do grudnia 2020 dalej otwierdził, że BTC może oferować ochronę przed tracącą wartość pieniądza, a w styczniu 2021 nazwał to niesamowitym osiągnięciem. A kiedy Ray Dalio najbardziej promował i wierzył w Bitcoina w styczniu 2022 roku, kiedy cień globalnej inflacji stał się już gorącym tematem wśród ekspertów, Dalio wymienił trzy główne powody, dla których Bitcoin wraz ze złotem może być zabezpieczeniem przed inflacją. Czyli w styczniu 2022, kiedy, można powiedzieć, mieliśmy dwa miesiące wcześniej all time high, wtedy on widział takie właśnie tutaj swoje przemyślenia. Sieć nigdy nie została zhakowana, nie ma lepszego konkurenta, a wskaźniki przyjęcia BTC sugerowały, że mogłoby to jeszcze bardziej obniżyć kapitalizację rynkową złota. No i teraz kolega sobie odchodzi. Także 3 lata temu, tak jak inni tutaj byli bardzo wrogo nastawieni instytucjonalnie, coś się wszystkim zmieniło w 2022 roku. To jest bardzo ciekawe. Lux Italian Crypto może narazić konsumentów Unii Europejskiej na ryzyko. Żadna z 72 giełd kryptowalut zatwierdzonych we Włoszech nie została szczegółowo zbadana. Proces rejestracji w kraju jest bardzo, można powiedzieć, prowizoryczny, lekki. Włochy mogą stanowić punkt wejścia dla bardziej ryzykownych platform do działania w całej Europie. Według raportu włoski regulator finansowy zatwierdza licencje na giełdy kryptowalut bez ich odpowiedniej weryfikacji, czytamy w tym artykule. Podczas rejestracji kilka głównych firm krypto, w tym Coinbase, Binance i Crypto.com, ogłosiło, że otrzymało zgodę organu regulacyjnego na działalność we Włoszech. Chociaż teoretycznie rejestracja oznacza, że firmy te przestrzegają krajowych standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy, żadna z nich nie została w rzeczywistości szczegółowo zbadana przez władze przed uzyskaniem zgody. OAM potwierdził, że nadal pracuje nad ustaleniem, jakie istotne dane powinny zbierać od firm, co prawdopodobnie zacznie robić dopiero w przyszłym roku. Co oznacza, że włoskie organy nadzoru obecnie nie monitorują żadnych transakcji przeprowadzonych na tych giełdach. W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej proces rejestracji we Włoszech jest bardzo lekki, powiedział Francesco Dagnino, partner zarządzający kancelarii Lexia Avocati siedzibą Mediolanii, która rozpatrzyła 16 wniosków. Według prawnika rejestracja nie wymaga spełnienia żadnych specjalnych wymagań, w tym standardów integralności operacyjnej czy standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy. O ile mi wiadomo, Włochy są prawdopodobnie najprostszą jurysdykcją. Także tu, jeżeli będziemy widzieć kolejne giełdy, które będą się rejestrować we Włoszech, musimy wziąć to przez pół, tak? Zanim te MiCA regulacje nie wejdą również tutaj w 2024, a jeszcze jest ten okres kadencji, zanim one tutaj nie wejdą w 100%. Dlatego Włochy na razie spokojnie sobie tam rejestrują każdą giełdę. Miejcie to na uwadze. Jest to oczywiście potwierdzone ostatnim zdaniem w tym artykule, w związku z tym, że jeśli Włochy nie zwiększą swoich standardów regulacyjnych do czasu, gdy ustawa przejdzie, MiCA mogą stanowić punkt wejścia dla bardziej ryzykownych platform do działania w całej Europie. Bitcoin jest za to mówi nam, dlaczego jest tutaj nadal problem w wydobyciu. My to nie nazywamy problemem, tylko konkurencją. O tym już mówiliśmy wczoraj czy przedwczoraj, tylko tutaj mamy inne troszeczkę statystyki. A więc wartość wskaźnika spadła z 4, gdzieś tutaj 40 bardziej centów, mamy na początku listopada 2021 do 0,007, tak? 0,07, przepraszam. Więc dla porównania cena BTC spadła w tym samym czasie o 60-70%, co jest ogromnym spadkiem, ale i tak lepiej niż dochody górników. Istnieją głównie dwa powody, dla których cena hashrate bitcoinów tak bardzo ucierpiała na tym rynku BESY, czyli to jest rentowność. Pierwszym i bardziej oczywistym jest spadająca cena krypto, ponieważ górnicy spłacają wszystkie swoje koszty bieżące, takie jak rachunki za prąd, wartość ich przychodów w dolarze jest dla nich bardzo istotna, dlatego cena haszu jest również w dolarach. Wartość bitcoina mocno spadła podczas BESY, co oczywiście oznaczało, że cena hashrate również mocno ucierpiała. Drugim powodem jest stale rosnący hashrate. Cechą sieci BTC jest trudność wydobycia, która stara się zapewnić, że bez względu na to, ilu górników lub jaka moc jest w sieci, bloki będą nadal haszowane ze stałą szybkością. Oznacza to, że ilekroć hashrate rośnie, sieć przeciwdziała mu, podnosząc poziom trudności wydobycia. Chociaż do łańcucha jest podłączonych więcej terahaszy, łączne przychody pozostają takie same, co oznacza, że dochód na terahasz na sekundę faktycznie spada. Więc tu te osoby, które to działa wyśmienicie, jeżeli chodzi o konkurencję. Niekoniecznie jeżeli chodzi o tą decentralizację, o której jeszcze się mówiło bardzo głośno w
w 2018-2019 roku, że ci najmniejsi powinni kopać. Teraz widzimy, gdzie to idzie, w którym kierunku. Ci najwięksi i ci, którzy mają najlepsze maszyny. I to było w zamyśle Satoshi'ego Nakamoto. Nawet z powiększeniem bloków. Wtedy też mamy tylko paru graczy, ale różnica pomiędzy tymi paroma graczami od systemu Proof of Stake jest taka, że każdy, nawet ten, co wygra lotto, nawet ten, co ma świetny biznes, może wejść w każdej danej chwili i rywalizować na równym gruncie. I to jest właśnie moc Proof of Work, a nie Proof of Stake, gdzie większość leży w tych, którzy mają monety. I niekoniecznie mogą je sprzedać tym, którzy by chcieli wejść w danym momencie. Rosja blokuje dostęp do giełd OKX. Zobaczmy dlaczego. Trzeciej co do wielkości giełdy kryptograficznej na świecie na wniosek prokuratury generalnej we wtorek. Strona została zablokowana na podstawie artykułu 5.3 rosyjskiej ustawy o informacji, technologiach informacyjnych i ochronie informacji. Artykuł chroni m.in. przed rozpowszechnianiem fałszywych informacji, zagrożeniami dla organizacji finansowych, wezwaniami do działań ekstremistycznych, jednak w tym momencie nie podano konkretnego powodu blokady strony internetowej. OKX nie odpowiedział od razu na prośbę, także tu coś się dzieje w przypadku tej giełdy. Należy tylko pamiętać, że OKX nie jest pierwszą giełdą będącą celem Rosji. Strona internetowa Binance została również zablokowana przez lokalny sąd w czerwcu 2020 roku. Jak początkowo poinformował regionalny szef Binance na Azję, Gleb Kostary, w poście na Facebooku, Binance stwierdził już wtedy, że nie otrzymał żadnej skargi od rządu, ani nie został poinformowany o czarnej liście do 3 miesięcy po jej wdrożeniu. A zgodnie z sankcjami Unii Europejskiej, Binance został zmuszony do ograniczenia usług dla obywateli Rosji w kwietniu. Wolumeny NFT spadają do rocznego minimum, to jest wiadomość, która już chyba była omawiana, ale tylko żeby przypomnieć, średnia wartość sprzedaży NFT spadła z $1,580 w styczniu tego roku, wtedy kiedy Ray Dalio mówił, jaki piękny mamy tutaj rynek i może być zabezpieczeniem przed inflacją, do zaledwie $146 we wrześniu. Także tu widzimy, że jesteśmy na dnie i czy to dno będzie oznaczało, że wrócimy na piedestał, jeżeli chodzi o NFT. Wszystko zależy od tym, czy NFT będzie również uwzględniany pod względem regulacji, wejścia KYC, wejścia różnych innych rzeczy. Także to będziemy sobie na spokojnie obserwować. Coraz więcej w świecie krypto pojawia się takich artykułów i to jest pokłosie upadku Terry, innych stablecoinów, Algo, powiedzmy Celsjusza, więc tu widzimy, że ta narracja schodzi na to, że trzeba w końcu to uregulować. Ta narracja dopiero się pojawia w krypto, jeżeli kogoś oszukali, miał scam, czy komuś wypłacili środki, nagle chciałby tej regulacji, dopiero kiedy go to dotknie, zastanawia się nad drugą stroną płotu, ale tu ten wydźwięk tego artykułu jest taki, że te regulacje, które wchodzą, nie będą takie złe dla ogólnego obrazu całego krypto. O, stawka jest wysoka. Jeśli prawa rządzące z tej stablecoinami nie zostaną odpowiednio zaprojektowane, nieuchronnie osłabią pozycję USA jako światowego lidera gospodarczego, a tworzenie i przyjmowanie przepisów nieuchronnie determinuje przyszłość finansów, ponieważ DeFi staje się synonimem TradFi, a Web 2.0 ewoluuje do Web 3.0. Także tu pytanie. Regulacje zawsze będą powodować to, że tak jak z rynkiem NFT, tak jak z rynkiem, który był opisywany, gdzie on to tutaj był? Czyli krypto cisza przed burzą. Opisywaliśmy rynek NFT, a bardziej galerii sztuk pięknych w Meksyku, gdzie kiedy wprowadzono tam mocniejsze regulacje, ten rynek umarł. Gdy pojawiło się KYC, tak naprawdę rynek sztuk pięknych już nie miał takiego wolumenu. Tu widzimy podobnie, bo wiemy, jak łatwo można było pompować jeszcze do niedawna cenę NFT. Nie mówiąc o tym, że jest użyteczność w NFT, jeżeli stoi za tym jakaś użyteczność. Nie tylko pompowanie ceny. Oficjalne konto Shiba Inu na Twitterze zapowiedziało nadchodzącą premierę najbardziej skomplikowanej kolekcjonerskiej gry karcianej. Długo oczekiwany projekt gier nazwany Shiba Eternity ma być dostępny na całym świecie 6 października, czyli już dzisiaj. Jak donosi U2day, jego dzień pobierania początkowo miał odbyć się 1 października, ale później został przełożony. W grze znajdzie się 10 000 bohaterów Shiboshi, 500 kart kolekcjonerskich, 87 cen kart i inne funkcje. Długo oczekiwana gra została już przetestowana w Wietnamie i Australii przed oficjalną premierą. Twórcy gry pracują nad zorganizowaniem szeregu turniejów, także jeżeli usłyszycie o grze karcianej, tutaj właśnie o tej nazwie Shiba Eternity, to mniej więcej wiecie już o co chodzi. Bean Crypto zastanawia się, czy deweloperzy Monero stoją za najnowszym atakiem na Zcash.
Blockchain Zcash doświadcza ataku spamowego, który wypełnia bloki transakcji w niespotykanym dotąd tempie. Niektórzy twierdzą, że atak może mieć na celu zhańbienie Zcash. Bezpieczeństwo blockchaina Zcash jest utrzymywane dzięki regularnym audytom przeprowadzonym przez Electric Coin Company i Zcash. Niezidentyfikowany spamer siał spustoszenie wśród operatorów węzłów Zcash, wypełniając bloki transakcji niezliczoną ilością danych. Motyw spamera Zcash wciąż jest niejasny. Użytkownik Twittera Xunomero jako pierwszy zwrócił uwagę na aktywność spamera. W chwili publikacji co najmniej 2 z 5 bloków były maksymalnie spamowane za pomocą ekranowanych danych wyjściowych transakcji o rozmiarach zbliżonych do limitu 2 MB. Rozmiar najnowszego bloku wynosił około 1,4 MB. Chociaż motyw ataku nie został jeszcze określony, Bugs Convex Labs uważa, że celem jest zepsucie Zcash poprzez awarię węzłu z powodu problemów z pamięcią, wydajnością i synchronizacją. Czyli taki atak DDoS na blockchainie, okej. Okay. Dodatkowo potencjalni operatorzy węzłów mogliby zostać zniechęceni do uczestnictwa w sieci, przez co blockchain byłby podatny na inwigilację lub tak zwane ataki Eclipse. Ataki Eclipse występują, gdy haker oszukuje węzeł sieci, tworząc wokół niego sztuczne środowisko, aby otrzymywać więcej innych fałszywych potwierdzeń transakcji. Powodzenie ataku Eclipse zależy w dużej mierze od struktury bazowego łańcucha bloków, a często sama struktura łańcucha bloków wystarczy, aby udaremnić te ataki. Także zwykły atak, miejmy nadzieję, że Zcash sobie świetnie radzi z DDoS-em, ale zastanawiam się, czy Monero, VS, mamy tutaj Zcash, tak samo jak BTC i Ethereum ostatnio bardzo mocno na siebie nachodzą w komentarzach, jak widzicie to na przykład na dzisiejszym intro. Obywatel Kanady Sebastian Vaho Dersiardins zarobił co najmniej 27 milionów dolarów w bitcoinach z ataków ransomware na szpitale, szkoły i policję. We wtorek Departament Sprawiedliwości ogłosił, że amerykański sędzia skazał go na 20 lat więzienia. 35-latek był zaangażowany w Netwalker, rosyjską grupę, która zaatakowała infrastrukturę podczas pandemii COVID-19. Grupa oferowała model ransomware jako usługa i kradła dane firmy, zanim zażądała bitcoinów. Władze USA zażądały aresztowania tego właśnie obywatela. Kanadyjska policja zatrzymała go w Quebecu 27 stycznia 2021. Zobaczcie, jak to długo trwa. 27 stycznia 2021, mamy prawie 2 lata później, po przeszukaniu jego domu policja skonfiskowała ponad 740 tysięcy dolarów kanadyjskich i 719 bitcoinów o wartości prawie 22 milionów dolarów w tamtym czasie i 14,5 miliona dzisiaj. Także tu widzicie, że 20 lat pewnie będzie troszeczkę mniej, jeżeli będzie się dobrze sprawował. Tu akurat mamy wywiad Coin Bureau z Benjaminem Cohenem. Benji to jest jedna z osób, którą warto śledzić, jeżeli chodzi o analizę techniczną. Druga Crypto Crew również polecam i Bob Lucas. Ci, którzy się ostali bez dodawania miniaturek rodem z Halloween, którzy pokazują, czy mają pełne uzębienie, tak? Także tych radziłbym sobie odpuścić już dzisiaj, bo tam kręgosłup moralny został parę lat wcześniej w wagonie, powiedzmy, przyspieszonym do upadku swojej treści na kanale, ale tu tych panów bym polecał, również Coin Bureau, który robi świetne research. I tutaj, co jest wydźwiękiem tego wywiadu? Benjamin Cohen mówi, że w najbliższej przyszłości inwestorzy będą szukać projektów blockchain z udokumentowanymi osiągnięciami w realizacji ulepszeń, takich jak Hard Fork Cardano Vasil, czyli przechodzą na taki temat, że użyteczność będzie bardziej ważna niż hype, który mieliśmy do tej pory. I akurat tutaj mówili o tym ulepszeniu Vasil na Cardano. Myślę, że inwestorzy długoterminowi zorientowani na trendy, szczególnie inwestorzy instytucjonalni, w czym oczywiście brakuje Cardano pod tym względem, ale myślę, że każdy inwestor przyjrzy się takim produktom jak Ethereum i Cardano w następstwie, gdy zainteresuje się kryptowalutami, wraca i mówi, cóż, ci goście byli w stanie wykonać te duże ulepszenia i poszli bezbłędnie. Myślę, że to świadectwo kalibru ludzi pracujących nad tymi projektami. Myślę, że będzie to duża część należytej staranności ludzi w przyszłości, chociaż cena nic nie zrobiła. Myślę, że jest to naprawdę bardzo pozytywne, szczególnie dla Cardano. Tutaj akurat mówię o Cardano, ale wydźwięk jest tego taki, że po prostu wiele projektów, które będą miały znaczenie w przyszłości, musi mieć już tą użyteczność. O tym mówiliśmy również w poprzednich audycjach, gdzie tutaj nawet mieliśmy Chama, który bardziej idzie w inwestowanie w projekty blockchain niż w samo krypto, co było niezłym wydźwiękiem, na co zbiera kasę w przyszłym roku, czyli na użyteczność. Blockworks Swift twierdzi, że jest gotowy do przyjmowania płatności transgranicznych CBDC. Rozwój ten jest znakiem, że banki centralne zaczynają poważnie myśleć o infrastrukturze związanej z prowadzeniem walut cyfrowych wspieranych przez państwo. Firma Swift zajmująca się infrastrukturą finansową poinformowała w środę, że rozwiązała szczegółowy, dokuczliwy problem dotyczący walut cyfrowych banku centralnego CBDC, jak dokonywać transakcji między różnymi łańcuchami bloków. Swift jest używany do łączenia ponad 11,5 tysiąca banków i funduszy w 200 krajach. Jeśli chodzi o ustanowienie systemu CBDC, który działa na całym świecie, wszystko ma związek z infrastrukturą. A wiemy, że według Goodwina jeden z powodów, dla których badania trwały tak długo, drażliwy wybór między włączeniem CBDC do istniejących szyn płatniczych Swift jest konkurowanie z natywnym konkurentem kryptograficznym, takim jak Lightning Network Bitcoina.
Lightning Network to już wiemy, czym oczywiście jest, więc potencjalnie CBDC w łańcuchu bloków, a następnie wykorzystuje Lightning do wykonywania transakcji. Tutaj pytanie, bo również ostatnio mamy, jak działa Lightning i dużo znowuż niesnasek pomiędzy Ethereum a BTC, gdzie pokazują, jak długo albo trwa łączenie, żeby zapłacić za coś Lightningiem. Na Discordzie możecie sprawdzić, u nas akurat mieliśmy o tym rozmowę, gdzie ekipa z Ethereum zaatakowała, że mamy dzisiaj 4 lata później, a nawet troszeczkę więcej i nadal ten Lightning nie działa tak, jakby miał działać. Przykładem tego jest również El Salvador, gdzie miał być wykorzystywany Lightning, a chyba jest do portfela Algorand, o ile dobrze pamiętam. I tutaj akurat Eric Wall pokazuje, że ma nowego iPhone'a, chce otworzyć Bitcoina portfel, wysłać $6 za pomocą Wallet of Satoshi, który dokładnie teraz ściągnął, no i chwilę później dostaje informację o tym, że nie można znaleźć routingu tak naprawdę, czyli połączenia pomiędzy nodami. Więc tutaj będziemy obserwować, jak Swift chce połączyć to z Lightning Network, czy w ogóle będą chcieli to zrobić, czy po prostu mają na tyle dobrą technologię, żeby zrobić to bez tutaj tych projektów, które są u nas na tym rynku. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że kolekcja NFT Three Arrow Capital została gdzieś tam przesłana na inne adresy. Dzisiaj już wiemy dlaczego, bo firma likwidacyjna odpowiedzialna za proces upadłości Three Arrow Capital potwierdziła w oświadczeniu skierowanym do Cointelegraph z 5 października, że sprawuje pieczę nad NFT przeniesionymi z adresów związanych z Stary Knight Capital, funduszem uruchomionym przez współzałożycieli zbankrutowanego funduszu. Także tutaj będą upłynniać to, sprzedawać, żeby po prostu ten upadłościowy rachunek się powiększył, tak? Dlatego wczoraj przesyłali tą całą kolekcję, o której mówili. Okej, okay, mamy to. Parę komentarzy. Kiedyś czytaliśmy je, a może je wprowadzę, jeżeli chodzi o komentarze w weekend, kiedy mamy kryptomigawkę, wtedy zobaczymy, jeżeli jest ta kryptomigawka. Także parę przeczytajmy. Slavos, 2 tygodnie i na pewno zostanę tu dłużej. Także dla tych nowych, którzy tutaj mówiłem, tutaj rozmawiamy o informacji z płotu, tak? Informacje są negatywne, o tych mówimy. Informacje są pozytywne, również o tym mówimy. Także zapraszam tych, którzy są tutaj, tak jak Slavos, 2 tygodnie, na pewno zostanę tu dłużej. Krzysztof Kryb, Amazon zaprzestaje zatrudniać, a w UK dalej po 2000 dają za samo podpisanie kontraktu na magazyn. O, no zobacz, 2000, to chyba wszyscy się przeprowadzimy do UK. Michał, hej Feniux, jestem nowy u ciebie, gdzie mieszkasz, że mówisz, u was jest poniedziałek? Stany Zjednoczone. Do niedawna tutaj, gdzie Krzysztof Kryb, można powiedzieć, że przez 17 lat w Wielkiej Brytanii, potem chwilę Polska ze względu na załatwienie sobie zielonej karty i teraz Stany Zjednoczone. Mieszkanie Stargardu, może i w 2017 nie było jeszcze kanału, ale człowiek już czekał. Okej, okay. Fajnie, żeście się doczekali. W 2017 mogliście mnie zobaczyć na różnych Discordach obcojęzycznych, gdzie podawałem newsy. Dopiero wtedy narodził się pomysł, żeby przekazać te newsy nie tylko pozytywne, ale również negatywne całemu światu, a bardziej tutaj Polsce. Marcin za to słucha na Spotify od wczoraj. Także wow, nawet nie wiedziałem, że tam jeszcze jest dodawane, to ktoś tam nam załatwiał dużo, dużo czasu temu, więc okej. Okay. Muniofix, Fenio, globaliści sprowadzą wszystkich do fizyka w metalach, gdzie proof of work nie oszukasz, wciskając enter, tworząc nowy megaprojekt. A, no to ostatnie 3 lata. Wiesz o czym mówię, Fed, NFT, kto w to się bawi, spekulacja, kto zdąży, to pump i ucieka, bez pokrycia. A krypto to już tylko same ściemy dziś. No mógłbym polemizować, ale ten intro z dzisiejszego odcinka na pewno wam się przyda. Coraz więcej tych niesnastek pomiędzy BTC i Ethereum. Tutaj mamy też, można powiedzieć, inne projekty, które sobie wchodzą, ale BESA się tym również w tym wypadku cechuje, że dużo więcej się otwiera komentarzy z każdej strony i wtedy każdy każdemu ma coś do zarzucenia. I Piotr Nowak, pewnie, że wszystkie wiadomości chcemy ze wszystkich stron, tylko prawda może nas wyzwolić, a prawda leży zawsze po środku. Dziękuję bardzo Feniu za to, co robisz, nie ma problemu. I tym miłym akcentem i inne komentarze również. Dziękuję Damian, Jan Kosmos, Ferdynand, wspaniały. Dziękuję wszystkim, którzy ostatnio komentują. I będziemy już kończyć, zapinać ten temat, bo ja wolę robić audycję do 20 minut, ale czasami jest ich troszeczkę więcej, za co szczerze przepraszam. Życzę wam wspaniałego dnia, no i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.